Cześć kochani, witajcie w jednoodcinkowym graniu. Będę dla was przedstawiała gry, które wpadły mi w oko. Jeżeli któraś bardzo, ale to bardzo was zainteresuje, możliwe, że stworzę z niej po prostu let's playa jakiegoś dłuższego. Ale na razie mam zamiar przedstawić wam Bardbarian. Grę dojrzałam na Steamie przypadkowo, gdzieś tam jakaś promocja, mówię, ja kupię, zobaczę. Wiecie co, no tak mnie wciągnęła, że nie mogę na razie od niej odejść i to ona w sumie skłoniła mnie, żebym zrobiła dla was takie jednoodcinkowe granie. To będą czasami krótsze, czasami dłuższe odcinki. Może to być nawet, że będą one po 50 minut, jeżeli gra mnie wciągnie i że będę chciała wam pokazać wszystko, a zajmie mi to 50 minut. W tym wypadku tej gry myślę, że nie zajmie to aż tak długo. Gra na początek wydaje się taka prosta i tak dalej. To jest mój save, jak sobie widzicie. Tutaj zaczniemy od początku. Jak włączyłam, to mówię, a jakaś muzyczna w ogóle, o co tu chodzi? A to proszę bardzo, możecie sobie tak w skrócie, żeby sobie zobaczycie, to jesteśmy my. Tu ktoś przychodzi, krzyczy o pomoc. No ale my dalej tam powoli sobie wstajemy, nic się nie dzieje, spokojnie myjemy ząbki. I wyciskamy pryszcze i nie robiliśmy siusiu i to będzie straszne. Tutaj tak, wybieramy broń i tutaj nasz bard stwierdza, tutaj on ma specjalnego akta, bo to nie jest, jak myślicie, siekierka. To jest tak, gitara, bo to jest Bardbarian, on gra. Ta gra w sumie polega też trochę na muzyce, czy polega. Ona jest taki podkład muzyczny, można powiedzieć. Zresztą słyszycie muzykę w tle. Tutorial myślę, że sobie ominiemy. Nie wiem w ogóle, tak. W sadę możemy chodzić. Możemy chodzić myszką i możemy, jeżeli macie oczywiście pada podłączonego pod komputer, możemy chodzić padem. Oczywiście. Tutaj ja sobie lubię tak naciskać, nie lubię skrótów klawiszowych. Przywołaliśmy sobie Archera. Jeden z moich ulubionych tutaj minionków, można powiedzieć. Bo to są takie nasze minionki, możemy sobie je przywoływać. Zauważyliście, atakuje tylko właśnie, tutaj mamy super powera i tu mamy nutki w górze, jak widzicie. Te nutki zbieramy poprzez zabicie właśnie tych goblinków. Jezus, normalnie denerwuje mnie ten goblin. Tak, wiem, że tak się robi stuna. Tutaj robimy stuna i cioch, 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 cioch. Tak, i oni się nie ruszają, nasz archer tu walczy. No, i świetnie. No i tak, fajnie, super. No i teraz tutaj widzicie, u góry jest taka mini mapka, można powiedzieć, to jest kryształ miasta, który musimy chronić, a stąd, stąd i stąd wychodzą gobliny, które musimy zabijać. To jest nasz łucznik. Możemy przywołać jeszcze takiego pana, ja go nie lubię, zresztą on tutaj sobie już biegnie, bo tam jest miasteczko, więc on sobie biegnie z tego miasteczka. O, już biegnie. I musimy uważać, żebyśmy my nie oberwali ani żaden z naszych minionków, jeżeli można je tak nazywać. Naszych przyjaciół, naszej paczki. My sobie gramy tylko na tej siekierce gitarowej. O, widzicie, dostał kulkę. Dostał kulkę. I trochę życia mu uciekło. O, teraz ja dostałam chyba. A nie, tamten dostał, dobra. No i kurczę, lecą. Możemy je zastunować, ale to jest, wiecie co, to jest pierwsza fala, to jest nic. Tu, jak widzicie, mamy falę. Możemy sobie zapauzować, odpocząć. O, tutaj mamy sklep. No i tak myślałam, że to będzie na tej zasadzie gra, jak włączyłam, że przyzwę sobie te pierdoły. Aha, i maga. I też nie myślę, że to tak hop siup, że możemy sobie ich przywoływać do ustranej śmierci, że tak powiem. Mamy tylko trzy. Na razie, mamy tylko trzy. Więcej nie możemy. Także przyzwaliśmy sobie po każdemu po jednemu. Idziemy bronić. Dalej. Na dole idzie. Tak, tutaj mamy takiego powera. Zresztą pięść na rysunku mówi sama za siebie, prawda? Kurczę, te kulki latające. Ciężko jest bardzo nimi sterować, bo wiecie, one niby za nami chodzą, ale co jest super, później pieniążki, które zbieramy, później ulepszamy, dużo rzeczy jest ulepszeń, jest tyle, o, kasa, ulepszeń jest tyle, że uhuhu, w ogóle osiągnięcia na Steamie są niesamowite, jest ich sporo, są prostsze, które oczywiście tam się odblokowują, jak tylko zaczniemy, bo oczywiście jest nie tylko taki tryb, że sobie idziemy tutaj przez te fale, są jeszcze inne tryby, o których oczywiście też wam powiem, jak tylko zginiemy, ale chciałabym tutaj chociaż dojść do pierwszego takiego mini bosika, żeby wam pokazać, że to nie chodzi tylko o takie fale.
Dobra, ja widzę, że tutaj ich jest sporo, więc możemy zrobić coś takiego. No i nasz bar tutaj zestunował ich. Teraz my sobie w nich tutaj trochę posiekamy. O, to już trochę mocniejsze. O. Tak, za te pieniążki, które zbierzemy, ulepszamy różne rzeczy, ale to różne, naprawdę. O, o, widzicie? Już pokazał się nam ten, że ktoś nam atakuje tutaj kryształ. Jej, zaliczona! Dawać kasę. Jest, zebraliśmy, dobra. Możemy odblokowywać postacie poprzez, że tak powiem, szczęśliwe trafy. Bo to nie jest tak, że musisz zrobić to i to, żeby odblokować postać. Bo trzeba na przykład mieć trochę szczęścia i ona randomowo się na przykład ta postać pojawi. No cholera, nasz Max zginął. I tak, tu mamy nutki właśnie, które zbieramy. I tutaj nie dokończyłam. Tutaj mam takiego powera, że tak powiem. Tutaj mamy przyspieszenie, że będziemy po prostu szybciej biegać. Ja wam nawet zademonstruję, a co? Tak, teraz możemy sobie tak biegać po mapie szybciutko. Ale to wcale nie oznacza, że szybciej atakujemy, co jest troszeczkę głupie chyba. A może? Nie. To jest tylko speed. A tutaj mamy po prostu obronę. Oto to absorbuje punkty obrażeń, że tak powiem, także... Aha, i jeszcze. Nie wiem, czy zauważycie, nad Archerkiem już jest taki inny pasek życia. Ponieważ nasze minionki po zabiciu tych obskurnych goblinów, można powiedzieć, zresztą zauważyliście pewnie napis level up, one awansują. Tylko, że jak zginą, to znowu pojawiają się od zera, że tak powiem. O, już znowu... To nie było potrzebne. Tak, one awansują, więc im dłużej to... O, już mamy dwóch. Im dłużej przytrzymamy je przy życiu, tym dla nas lepiej i one będą mocniej biły. Bo oczywiście każda fala to coś mocniejszego. Co my tu zaczynamy? Zaczynamy czwartą falę i tam widzicie znak zapytania. Znaczy, że coś tu będzie, czego nie było. No i moje pierwsze podejście, jak włączyłam tą grę, tak zaczęłam tutaj. Ja, jakie to proste. Tylko tak biegamy, zabijamy te gobliny, co w tym trudnego. A tu mi nagle wyskoczył taki mini boss i mnie sieknął i na raz i umarłam. Na raz, rozumiecie? Mnie. Tego właśnie bardzika, bo my nim sterujemy. Tylko i wyłącznie te ludki tylko za nami biegają. Jest to dosyć ciekawa zręcznościówka, bo wydaje się prosta, ale zachowajcie mi, ona wcale nie jest taka prosta, jaka by się mogła wydawać. Tak, nie ma to jak się rzucić na kasę, a dać tutaj... No. Ten ludzi też jest może fajny, tylko że ja akurat poszłam w ulepszanie archerka naszego i... O, tam u góry idzie, przybrzydła. Nie możesz umrzeć, nie możesz umrzeć. No i jest boss u góry. O, właśnie ten. To jest taki mini boss. On właśnie tak biega. I właśnie mam nas na hita. Tak właśnie zginęłam po raz pierwszy i zginęłam teraz przy was kolejny raz ten sam błąd. Ale nie szkodzi. Pewnie większość z was na nim umrze, bo on zbiega zbyt szybko jak na nasz level. Zabiliśmy 66 mobków, zebraliśmy 915. I proszę bardzo, tutaj kupujemy ulepszenia. No i... Haha! Tutaj możemy ulepszać, jak widzicie, jest to nieodblokowane jeszcze rzeczy. Potworki. Tutaj znane postacie z innych gier. I to nie jest tak, że trzeba je kupić czy coś. Tutaj w trybie survivalu, jest taki tryb survivalu, można odnaleźć tego mit boja, czy nie wiem, jak chcecie sobie nazwać, mit staka. Octodada możemy... Tak, jeżeli 10. falę przejdziemy, to on naprawdę nam się pojawi jeszcze, ja sama go nie odblokowałam. A tutaj jest taki tryb, jakby to powiedzieć, ucieczki, że uciekamy. Ja wam też to zademonstruję i jego można znaleźć. Ale ogólnie tutaj sobie ulepszamy ich. Oczywiście ulepsza to im statystyki. Tutaj nasz bohater. Życie szybciej biega, to że właśnie ludziki chodzą bliżej nas. To jest super. Nawet sobie raz weźmiemy. I ta muzyka. Tutaj, że nutki częściej się pojawiają, że tutaj będziemy mogli mieć kolejnego ziomka naszego czterech, a nie trzech, ale to widzicie, 1200 golda. Tutaj te nasze boosty, które mamy, można ulepszać. A tego jeszcze nie wiem, ale to się zmienia naszą lutnię, można tak powiedzieć, siekierową lutnię na złoto. I chyba właśnie podwaja dropa, gold dropa, także dwa razy więcej golda będzie dropić.
I tutaj jeszcze możemy ulepszać miasto. Tutaj zwiększa się życie naszego kryształu. Tutaj na przykład pojawia się ludzi, który stunuje nam mobki. O, tutaj będzie pet z nami biegał, to nawet ja go wezmę, że pokażę wam, o co chodzi. Kupujemy peta. Później możemy go ulepszać jeszcze, że będzie miał 50%, że będzie szybciej biegał. Tutaj też sami sobie odkryjecie, bo jest to świetne, chociaż... no, kurczę, ja bym nie powiedziała, ale nie powiem. Dobra. Może tym razem pójdę w tego, ulepszę go raz i drugi. Ma 3 gwiazdki, dobra. I teraz załóżmy, naciśniemy play. I proszę bardzo, to co zaczęliśmy, to był ranek. Nie przyszliśmy nawet ranka. Ale tutaj są właśnie wyzwania, jest survival i jest, o, ucieczka. Może ja wam zademonstruję survival. Jest to też bardzo fajny tryb, chociaż muszę przyznać, że dosyć trudny. Tak, tu nam się świecą wykrzykniki, u góry leci czas. I tutaj, o jest jakieś szczęście, patrzcie, mit, bo ja znalazłam. A na samym początku, wiecie co, wcześniej zajęło mi to jakieś 3 podejście, zanim Meatboya udało mi się znaleźć. Ten Meatboy wcale nie jest taki dobry, przynajmniej mi się tak wydaje. Meatboy. No, Isaac na Meatboyu. Na razie sobie tak tylko biegamy. Musimy bardzo uważać, bo jak widzicie, nie możemy przyzywać naszych koleżków. Także musimy bardzo na nich uważać. Właśnie najlepiej stosować tą tarczę. No i to też zależy od szczęścia. Wiecie co, Meatboy, jak dostanie obrażenia, to my strasznego speeda dostajemy. To jest... A, i tam... Oj, no i po Meatballu. Aj, zaraz będzie po mnie! No, zestunujemy tą głupią ośmiornicę. No i nasz mag zginął. Nie zauważyłam skóry. Wiecie co? No to. Dobra, ten survival mi nie wyszedł. Ale jak widzicie, o to tu chodzi. Czasami się pojawiają wykrzykniki, później pojawiają się bossy. Kolejne. Trzeba tutaj po prostu jak najdłużej przetrwać. Tutaj jest, jak po naciśnięciu pokażę wam się Steam, możecie zobaczyć, ile inni ludzie najdłużej wytrwali. Ja tam widziałam chyba ponad pół godziny ktoś najdłużej wytrwał. No naprawdę jest to trudne, bo mi najdłużej się udało chyba 4 coś minuty. Więc muszę przyznać, że naprawdę jest to trudne. Tutaj escape, tu udało mi się przebiec 2000 bodajże metrów. Tak, tutaj od tyłu idą jakieś potwory, więc my sobie biegniemy do przodu. Tu nas atakują. Tak, to jest taki tryb biegania. Biegniemy. On nie wydaje się trudny. Ja tutaj zlamiłam trochę, bo właśnie tutaj można znaleźć tego żółwia. I on był tak w kupie miejscu, w takim rogu. I ja myślałam, że żeby go odblokować, trzeba go dotknąć, więc ja po prostu, no... Nie wiem, o co chodzi, ale na nagraniu mi nie idzie. Chciałam go odblokować, no ale już wiecie, o co chodzi w escape trybie. Co bym jeszcze chciała? Ulepszyć sobie życie. I może trochę szybciej będziemy biegać, chociaż to też jest trochę niewygodne. Ja gram na razie na myszce i na właśnie WSAD. A co to? A właśnie, tutaj się nam odpala Steam i osiągnięcia innych ludzi, co nas na razie nie interesuje. Punkty, intro. Możecie sobie intro zobaczyć. Spróbujemy jeszcze raz. Aha, i teraz wybieramy sobie ludzików. Ja mit, bo ja nie chcę, więc wezmę sobie te 3 podstawowe. Co jeszcze? Bodajże, jeżeli pokonamy tego minibossa, odblokowuje nam się już kolejna postać, którą jest healer. Pani, która leczy. Ja w ogóle w większości gier zawsze stawiałam na healerów. Ja zawsze sama osobiście grałam healerami, jeżeli chodziło... O Jezu, ja zapomniałam. Jeżeli chodzi o jakiś wybór, jakieś tam postaci w jakichś MMO-grach czy tak dalej, przeważnie są to właśnie healerzy u mnie, bo nie wiem, jakoś zawsze w nich inwestowałam, zawsze w nich wierzyłam, a ja wiem, że bez nich po prostu drużyna nie ma szans. I tu w tym wypadku zauważam, jest tak samo. Nasz healer może leczyć mnie i nasze minionki, ale sam siebie nie może, co jest w pewnym sensie dosyć fair, bo jakbym mógł leczyć i siebie, to przy... W dobrych unikach moglibyśmy być dosyć nieśmiertelni, no bo... Dosyć nieśmiertelni, to trochę głupio zabrzmiało. Moglibyśmy być nieśmiertelni, bo wystarczyło, że teraz byśmy na chwilę ustali i ona wtedy zaczyna leczyć. Wyleczyłaby siebie i innych i po prostu... myślę, że to by było troszeczkę za łatwe. Więc nasz kleryk, jeżeli tak mogę powiedzieć, leczy tylko... Barda i jego przyjaciół.
O tak, pięknie zwana. A nie wiem, czy zauważycie, nasz pet, właśnie jak mop skinie, biegnie po pieniądze właśnie i nam je przyciąga. To jest też fajna sprawa, tylko że czasami wypadają nutki, więc lepiej jednak iść i sprawdzić, czy te nutki nie wypadły. Inna sprawa, taka ukryta informacja przy karcie tego peta, nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, bo za krótko to tam było otworzone. Było napisane, że jeżeli go się już naprawdę ulepszy dosyć mocno, to on będzie zbierał wszystko, czyli wydaje mi się właśnie, że nuty i tak dalej. No. Zasięg jego, a nie, to zasięg jego chyba nie ma znaczenia, on po prostu zbiera wszystko z planszy, ale o. Zwiększy się później, czy mamy tylko dwa? Oczywiście, że mamy tylko dwa. Zwiększy się później jego speed. Aj, jest strasznie ciężko czasami kontrolować tych kurczę ludzików. Dziękuję. Oj, tu na dole biegnie. Ja na początku nie wiedziałam, że jest jakaś mapa i tak biegałam jak głupia od góry do dołu i szukałam tych mobów. Nie zauważyłam w ogóle tego u góry. Starza się, prawda? Więc spróbujemy sobie jeszcze raz przejść ten, chociaż ten morning, no ten ranek. Mi się udało przejść. Ale nie wiem, o co chodzi. Dostałam jakieś osiągnięcie na Steamie. Później sobie sprawdzę. Może, że przeszłam bez żadnego tego uderzenia. Chyba tak, to mi się wydaje. Więc osiągnięcia są dosyć fajne. Wiem, że jest jakiś tryb, bo osiągnięcia na Steamie mówią mi, że jest insane, chyba on się tak nazywa, tryb. No pewnie to jest coś na zasadzie jakiegoś hardkoru, nie wiem, nie widziałam nic takiego jeszcze, może to się dopiero później otworzy, odblokuje jakoś. Z tego co zauważyłam, gra ma strasznie dużo możliwości, te ulepszenia są niesamowite, po prostu strasznie korci, żeby właśnie zbierać te pieniądze, żeby ulepszać, żeby sprawdzić co te ulepszenie dla, żeby odkryć te nowe postacie. Mnie tak strasznie korci, żeby zobaczyć, jakie są na następnych poziomach postacie, jak one walczą, chociaż można troszeczkę podejrzeć właśnie na survivalu. Tam pojawiają się moby, że tak powiem, do przodu. Pojawia się pierwszy boss, to jest oczywiście pierwszy boss, tam widzieliście taki pasek czasu leciał. Pojawia się pierwszy boss, później pojawia się drugi boss, którego ja jeszcze nie widziałam, tylko właśnie na survival modzie. Ale nasze minionki, które się tam pojawiają, również pojawiają się nie tylko te trzy podstawowe, ale pojawiają się i lepsze, to jest przyszłościowe, że tak powiem. Pojawił mi się nawet taki assassin, można powiedzieć, bo rzucał takimi gwiazdkami jak assassin. Był niesamowicie silny i rzucał trzy gwiazdki pod rząd i te moby po prostu strasznie szybko padały. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Ja bym bardzo chciała go odblokować, ale oczywiście, że nie wiem, na którym levelu on jest i tak dalej. Wiecie co, bez tego zwierzaka jest dosyć ciężko, bo musimy się właśnie wracać po pieniądze. Wtedy marnujemy czas, gdzie na przykład tutaj na przykład leci nam mob, my go zabijamy, wracamy po pieniądze. U góry w tym czasie coś nam leci. Myślę, że ten zwierzaczek to jest dosyć dobra sprawa, zwłaszcza, że on nie jest drogi, bo widzieliście po pierwszej rundzie gry, gdzie nie poszło mi zbyt dobrze, nawet można powiedzieć, że poszło mi beznadziejnie. Już sobie odblokowaliśmy, ktoś nas wyginął. Nie, trzech mam, dobra. Mam trzech. I idzie ten, sierota. Może zrobimy tak i tak. Tu nam poszedł jeden. No właśnie. Gorszy atak ten. Troszeczkę, on dobrze, że on jest, wiecie co, na nas. I bossy są skierowane tak, że one po prostu atakują nas, nie kryształ. Poczekaj kolego. O. Po ogóle nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, tego boosta na stun dostajemy po zabiciu pięciu mobów, nie otrzymując pomiędzy tymi zabiciami obrażeń, bo wtedy to się resetuje. Więc zabijamy pięć mobów i mamy stuna, proszę bardzo. Super, przyszliśmy. O, odblokowała nam się nasza magiczka i przyszła do nas. Teraz mamy ją, że tak powiem, gratis. No i to już jest... To już jest troszeczkę trudniej. Dawać, go. Oj, właśnie.
Wiesz co, mamy o tyle szczęście, że na razie tutaj na mobę nie idą. O, idą. Bo to trzeba i bić bossa, i mobki, które się zbliżają do kryształu. Ja to bym chciała dostać tutaj trochę mocniej. Jego też mi się nie udało zabić za pierwszym razem, bo ja nie wiedziałam, czym on tu pluje. Dopiero później zauważyłam, że tym spod ziemi. Już tak strasznie chciałam jak najdalej, jak najszybciej dojść. Tak nie zwracałam uwagi na szczegóły, gdzie to jest jednak no najważniejsze. Ktoś to oberwał. Dobra. Jak widzicie, jak się zatrzymamy, ona leczy. Oj, ale sama siebie już nie wyleczy. Jej, mamy skrzynkę, tylko mimo tego pamiętajcie, żeby dobić jeszcze gobliny na końcu, bo ja ostatnio zrobiłam ten błąd. Zajęłam się skrzynką, mówię, wow, koniec, a się okazało, że gobliny jeszcze idą, mało mi kryształ nie zniszczyły. O właśnie. I teraz dopiero mamy koniec. Też tam to niewiele dało. Zaczynamy przed południe. Południe. Oj. Już są, widzicie, inne mobki, już są silniejsze, ale nasze postaci, widzicie, mają srebrne już obramki nad głowami z takimi wypustkami. To znaczy, że one są już wylewelowane, że tak powiem. O. I levelują właśnie. O, nasz łucznik ma już złotą. W ogóle pierwszy raz to widzę. O, i tamten też ma złotą. Widzicie? O wiele lepiej teraz. Ja bym chciała jednak ich zastunować, bo mnie wkurzają. Kurczę, one też są trudne, widzicie? Tu latają wszędzie te... Nie! 3 złote minionki! No ale... Patrzcie, ile mamy złota. Wow. Najlepsza. 6. fala. Nie ma co. Dobra, kochani. Teraz możemy sobie ulepszyć tego, ale on jest bez sensu. I tu właśnie tu chodzi w inwestowanie. I co ja bym chciała wam pokazać, tylko że... gdzie to było? O, tutaj. 4. ludzika. To jest podstawa. W mieście, on będzie 50% szybszy, tego jeszcze nie miałam. Mogę wam pokazać jeszcze to. Tak, to jest pijak, który będzie chodził i będzie nam osłabiał. To w sumie wiecie co, nie wiem co to robi. To jest napisane, że sklepy są dłużej otwarte i one nam pomagają w walce, tylko że ja nie zauważyłam jeszcze po prostu, co one robią, ale można to tylko 200 golda. Aha, to później daje nam 50% więcej dropa. No, ciekawe. Chciałabym ulepszyć kryształ, bo później jest to bardzo ważne, zaufajcie mi, jest to bardzo ważne, bo później te moby strasznie... Oj, tutaj trochę życia sobie weźmiemy. Oj. Chciałabym jeszcze pokazać pijaka, ale nacisnę ten guzik, on jest nam escape. I to jest ta. Tak? Tak, bo na 6 zginęliśmy, czyli są zaliczone 5. I dawaj. I właśnie, teraz możemy zacząć już od tego. I ja bym chciała zamiast... Kurczę, nie wiem. Ona jest dobra. Tylko, że właśnie to jest ból, że musimy zrezygnować z kogoś. Tylko 3 możemy mieć. Ja myślę, że tego archera. Aha, właśnie. Czego nie zrobiłam? To tu trzeba nacisnąć. I wtedy tak, ona się pokazuje, jak to tutaj się tak świeciło, że można otworzyć te drzwiczki. I ona wtedy tutaj wyskakuje. Jeszcze raz. Chociaż nie, może jej nie. Na razie pójdziemy, że tak powiem, w atak. Ja chciałabym tylko wam jeszcze pokazać tego pijaczka. Ale mówię wam, każda próba w tej grze jest taka wow. Nawet jak się nie uda, on sobie tu chodzi i żyga, przez co mowy są zestunowane. Wiecie co? O, oczywiście zapomniałam przebać. Zaczynanie od południa też wcale nie jest takim super ekstra pomysłem. Fajnie, przeszliśmy pierwszą fazę. Ale zauważcie, teraz właśnie moby, nasze minionki są no na zerowym, można powiedzieć, poziomie. One, o tutaj widzicie, są takie te. Niby jest butcher, ja nie wiem, co one nam dają. O, tutaj kowal jeszcze ma otwarte.
Wracając do myśli, którą miałam, mimo że fajnie, że przeszliśmy nasz poranek, to właśnie moby są, nie stójcie w stronę kryształu, bo wtedy one strzelają w was i jednocześnie w kryształ. Moby są silne, nasze minionki są słabe i cholerka, tyle z tego mamy, że patrzcie, bijemy tyle czasu. Dawajcie. No ta demonstracja nie będzie miała sensu, bo mamy za słabo ulepszone postacie. Najlepiej zacząć od pierwszego znowu, ulepszyć sobie po prostu, nie dać im zginąć. I przejść tutaj do następnej, bo inaczej to kiepsiutko. No, ale to tylko taka krótka prezentacja. No, mam nadzieję, że gra wam się spodoba, bo mi się strasznie spodobała. Taka niby graficznie ogólnie, graficznie też mi się bardzo spodobała. Ja lubię takie rysunkowe gry, nie wiem czemu. Jest ona dosyć śmieszna. O, tu już mamy na srebrnym. Dosyć one szybko awansują tutaj, bo właśnie ciężko jest tym, aby... No i kryształ nam się rozwali. Macie teraz przykład tego, że w kolejnych falach po prostu one strzelają do was, ale te pociski też dolatują do kryształu i ten kryształ na tym cierpi. Więc musicie pamiętać, żeby ulepszyć jego życie. Aha, on ma jedną gwiazdkę, dlatego on ten słaby jest. Wiem, że osiągnięcie jest też, żeby właśnie wszystkie gwiazdki. Ja wam może pokażę te osiągnięcia. No tutaj jest i to, czerwone są właśnie, że zacznij nową grę w Insane Mode. Szczerze? Ja nie mam pojęcia, gdzie ten Insane Mode może być. Jak zaczynamy grę, to nie mamy nic tutaj, chyba że mogę spróbować zrobić to tak, że play. O właśnie, normally insane. I mam osiągnięcie, tylko że ja nie wiem, co to jest ten insane, wiecie? To chyba, że jak raz giniemy, to giniemy już na zawsze. Mamy 1000 golda, na co możemy przeznaczyć. No to oczywiście na życie, raz i drugi. Może na niego, raz i drugi i raz na archera. Dobra. No dobra, no zaczniemy morning na insane. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, wybieramy. Wydaje mi się, że to tak, tylko że to jest trochę bez sensu, bo w takim razie nie mamy opcji żadnych do ulepszania ani nic, tylko tyle, co ulepszymy sobie za ten 1000. Czemu to zawsze archer był na pierwszym miejscu? Z przyzwyczajenia no jest nam. Nadzione są. Tak, no wiecie... O! A co to takie power masz, co? Wow! Jakieś dziwnie mocne są to moje. Chociaż to jest pierwsza fala, no to... Co się dziwić? I ja bym chciała w sumie jeszcze tego czerwonego, no to zaraz musimy na niego... Ale dostać kuka. Trochę nutek nazbierać. Dawaj. Dajcie minutki. Z tego co wiem, to jak się stoi w miejscu, to one się szybciej... O, generują. Zabił na marczero! Dobra, pierwszy za nami. Tak on fajnie to ptanuszką i on do... On, oj! On do muzyki sobie tutaj śmiga, a my walczymy z goblinami. To jest co? Ale on nas tak, że tak powiem, wspiera psychicznie tą swoją muzyką. To wszystko dzięki niemu. Czekajcie, bo nam zginął ten. Dobra, i mamy kasę. Ja chcę zobaczyć, co się stanie, jak zginiemy, chociaż z drugiej strony nie chcę ginąć. Bo jakoś... O, kasa! A i naszego pyta tutaj nie ma, właśnie. To jest jakby całkiem inny tryb. Tak jak w Diablo mamy hardcore pewnie. Na czerwono, wszystko co złe, jednorazowe jest na czerwono, o. I mak jeszcze. To jakoś szybko to rendu idą. Też w sumie to dopiero pierwsze.
Musicie sobie popróbować w ogóle, jak będziecie grali te mobki nowe, bo te, co są do odkrycia za jakieś tam osiągnięcia, ten żółw i tak dalej. Żółw myślałam, mówię, wow, z karabinem na tych, na plecach, ale będzie czad. No wcale nie jest taki fajny, bo trzeba stanąć o tak, naprzeciwko moba dosłownie, żeby ten żółw zaczął do niego strzelać. No to... To nie jest takie łatwe, nie mamy czasu na takie rzeczy. Lepiej tak biegać sobie, o... Ej, znowu nam zabiłeś. I tam jest mob. Szybko biegnij! Hop, 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 hop. Się tutaj rozbrykał. O, i teraz można zestunować, tylko że... Tak, zabij nas wszystkich. Teraz zobaczymy. O, dobra, zginęliśmy. Umarliśmy. Okej. I możemy kupić. To nie jest taki jednorazowy tryb. No to o co chodzi, że coś jest trudniejszy. A? No ja bym chciała sobie na przykład ulepszyć maga. Jeszcze raz ulepszyć maga. I play. Jezu, mój telefon zawsze musi dzwonić wtedy, kiedy nie trzeba. No i co? Może on jest trudniejszy ten tryb? Nie, no właśnie. Ja nie mogę się ruszać. A nie, to nie, to guzik naciska. To nie wiem wam szczerze, co to jest ten inside mode. Bo myślałam, że to coś w zasadzie właśnie wiecie, no żeby uważać, że żeby nie umrzeć, bo koniec, game over. Później się dowiem pewnie. A wy dajcie mi znać swoje opinie, co myślicie o tej grze. Mnie ona wciągnęła niesamowicie, polecam ją każdemu na znudzone wieczory, na przykład takimi grami wymagającymi jakiegoś myślenia, czy po prostu... Wszyscy mamy jakieś typy gier, które uwielbiamy, ale czasami one nam się nudzą i mam ochotę na coś innego. Ja wam polecam to, naprawdę. Mi się ostatnio przejadły wszystkie gry i stwierdziłam, że chcę jakąś zręcznościówkę taką głupią, ale nie do końca. I mam. Mam, co chciałam. Także, cóż, ja wam dziękuję za uwagę i do następnego.